Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Trochę nie było vlogów, a to dlatego, że poprzedni tydzień był naprawdę dla mnie bardzo ciężki. Dużo się działo i nie miałam kiedy dla Was nagrywać takich typowych vlogów przez cały dzień. Ale dzisiaj mam, myślę, w miarę interesujący dzień i też pojawiają się nowe produkty w sklepie, więc myślę, że jest to idealny dzień, żeby nagrywać daily vloga. Ja jak zawsze wstałam o godzinie 6, ogarnęłam się, zabrałam i teraz jest przed godziną 9. Za chwilkę wychodzę i dosłownie mam minutę, żeby się z Wami odezwać. Dzisiaj jestem jakoś typowo niewyrobiona, a przede mną jakoś długi dzień, więc może być ciężko. W dodatku nie wiem dlaczego, ale chyba za dużo spałam w weekend, bo przyznam Wam się szczerze, że ten weekend poświęciłam na odpoczynek, ponieważ ten tydzień mi tak wykończył. A jeszcze piątek był ciężki, sobota też, bo miałam problemy z publikacją filmów, ale o tym Wam powiem później, że po prostu całą niedzielę odespałam. W efekcie nawet pomimo kropelek miałam problem, żeby tej nocy zasnąć, więc trochę mało spałam. I to widzicie, ten olej z CBD nie jest takim cudotwórcą. To nie jest tak, że weźmiecie kropelki i zaśniecie. Czasami się może zdarzyć, że jeżeli zbyt dużo śpicie w ciągu dnia, zróbcie sobie jakąś dłuższą drzemkę, że potem macie problem z zaśnięciem. Ale wiem, że jeżeli biorę go regularnie, to widzę efekty, więc myślę, że warto spróbować. Ale ja jestem dzisiaj nieprzytomna i na pewno w biurze będzie pita kawa, bo po prostu muszę się obudzić. Tym bardziej, że dzisiaj jeszcze przyjdzie fajna przesyłka do biura i będę miała Wam właśnie torby do pokazania już poprawionej wersji. Ogłoszę Wam, że weszły do sklepu. Ogólnie będzie się troszkę działo, więc myślę, że warto dzisiaj nagrywać vloga. Ja teraz uciekam, bo zaraz naprawdę spóźnię się na autobus. Widzicie, nawet się przejęzyczyłam. I odezwę się później. Jestem już w Erce i czekam na odjazd do Gdyni. Patrzcie, mi taki bardzo dziwny kadr, ale zapomniałam z Wisika, żeby się do Was odezwać, a też chciałam, wiecie, ryzykować i stawiać dziś kamerki, bo bałam się, że autobus mi ucieknie. Muszę przyznać, że dzisiaj jest dziwna pogoda, jest lipiec, a jest chłodno. Mam spódnicę, krótki rękaw, ale jest tak, wiecie, akurat na dłuższe spacerki niestety trzeba było coś zarzucić. I dzisiaj jestem niewyrobiona, ale miałam już szczęście. Trochę spóźniłam się na autobus, ale autobus też się spóźnił z Redy, więc mi się udało. Teraz właśnie czekam na odjazd i jadę prosto do biura, więc myślę, że odezwę się do Was już po prostu bezpośrednio. I to jest ostatni klip, myślę, z takim słabym dźwiękiem, bo przyjdzie do mnie przesyłka z mikrofonami do biura, więc mam nadzieję, że jakość się poprawi i że będziecie zadowoleni. Jestem już w biurze i przyznam Wam się, że dużo czasu już pracujemy, trochę się do Was nie odzywałam, a to dlatego, że mieliśmy bardzo mało czasu i bardzo dużo pracy. Tak, mój messenger. Możecie to słyszeć. Ogólnie przyszły mikrofony, ale za chwilkę musimy dzisiaj wychodzić szybciej z biura, więc teraz Wam ich nie pokażę, pokażę Wam je w domu. I bo zamówiłam dwa mikrofony. Po pierwsze zamówiłam drugi krawatowy, taki, który już miałam, że po prostu na Down to the Road będziemy mieli coś takiego, że ja będę miała swój mikrofon krawatowy, Adam będzie miał swój, czy też na przykład, nie wiem, jak będę nagrywać z Merką, z Alą, z kimkolwiek, to po prostu dana osoba będzie miała swój mikrofon i dźwięk będzie dużo lepszy. Natomiast zamówiłam również drugi mikrofon, który jest takim kierunkowym, ale podpinany do, wiecie, telefonu, bez kabla. Więc myślę, że mi się sprawdzi do nagrywania w terenie, kiedy jestem sama, albo kiedy trzeba szybko coś nagrać, bo zawsze miałam problem z tym kablem, wiecie, z tym przypinaniem, albo tylko na mini jacku wpinam i tyle. Więc myślę, że to się naprawdę sprawdzi. Teraz jadę do Redy i jeszcze mam jedną sprawę do załatwienia, bo jadę do właśnie agencji reklamowej mojego kolegi i to będzie przygoda, bo jest ta agencja troszeczkę za Redą. Wiecie, w takiej troszkę pobocznej dzielnicy Redy, więc będzie mała przygoda, żeby tam dotrzeć, ale mam jedną sprawę do załatwienia, no i potem wiadomo, wracam do domu na obiad, po czym znowu jadę do Gdyni na zakupy, bo jestem umówiona, więc jak widzicie, dzisiaj będę krążyć. Większość czasu spędzę w autobusie, ale ja już muszę uciekać, więc pewnie odezwę się dziś do Was po drodze. Jest koło godziny 6 i ja jestem bardzo wtedy z czasem i ze wszystkim. Nie nagrywałam Wam, ponieważ byłam na Ciechocinie u znajomego załatwić tę sprawę w jego firmie. Miałam problem, bo tam dotrzeć to jest też problematyczne. Pierwszy raz jechałam do jego firmy. potem jeszcze kawałek drogi, jestem teraz w połowie drogi, jeszcze jak styknę się do domu, a już jestem spóźniona, a jeszcze muszę jechać do Gdyni, więc nie wiem, czy pojadę załatwić na zakupy, tak jak planowałam, czy tylko pojadę coś załatwić i będę wracać. Wiecie co, dzisiaj plan jest bardzo taki płynny, bo jeszcze nawet nic nie jadłam od rana, więc idę coś zjeść do domu, bo wiem, że na mnie czeka obiad w domku, więc jest super. I w Rodzie jest cieplej niż w Gdyni. Tutaj nieźle przypała, a w Gdyni było zimno. To jest taka myśl, nie wiem, czy coś mi dzisiaj było chłodno w Gdyni po prostu. Bez kurtki, bez bluzy, wiecie. No i dzisiaj trochę taki dzień na szpariata. Jeżeli mnie teraz źle słychać, to wybaczcie, ale aparat, te mikrofony są tutaj. Pokażę wam je w domu, więc uciekam i do zobaczenia. Jest 7:00, dotarłam do domu, zjadłam i zaraz wychodzę z powrotem, jadę do Gdyni na zakupy i na spotkanie. Nie wiem, czy się wyrobię z zakupami, więc zobaczymy, jak to się ułoży, bo chciałam wejść po karmę dla Guzika i Dorsmana. Jak nie, to po prostu jutro będę w Gdyni, jutro najwyżej, wiecie, zrobię zakupy. Ale przyszłam wam na szybciutko pokazać mikrofony. Pierwszy z nich to jest Rode, ten po prostu drugi, który dobrze znacie, którego mam i którego rzadko używam, bo on jest na kablu i troszeczkę mnie wkurza, ale on najlepiej zbiera dźwięk i myślę, że właśnie teraz jak są dwa, to będziemy ich używać właśnie w biurze do nagrywania, czy Down to the Road, czy innych filmów. I teraz będzie małe cięcie, bo jest drugi mikrofon i ja muszę do niego podejść. Czekajcie. Drugi mikrofon jest dużo inaczej wyglądający, dużo lepszy chciałam powiedzieć, ale w sumie to nie wiem. Zobaczcie, to jest taki mikrofon kierunkowy, który też jest Rode'a. I on ma, po prostu jest podłączenie bezpośrednio do telefonu, nie ma żadnych kabli. I jeszcze do tego ma takiego fajnego deadcata, więc też będzie dobry na wietrze. I myślę, że go dzisiaj może przetestuję i zobaczymy, jak tutaj się sprawuje. Widzicie, to jest takie opakowanie. Teraz muszę pójść po mikrofon. I mikrofon ogólnie wygląda, zobaczcie, z deadcatem tak. Wygląda to też komicznie. Ale sam mikrofon... Czekajcie, bo jeszcze nie wyciągałam. Okay. Trzeba po prostu pociągnąć. Wygląda tak. Tutaj mamy gniazdo mini jack i po prostu wpinamy w telefon i wiecie, i możemy normalnie nagrywać, a jak są szumy, to po prostu wkładacie w tego kota i wiecie, o, i macie tłumione. Jestem ciekawa, jak to będzie nagrywać. Wiecie, to też będzie fajnie wyglądać, jak ja będę miała coś takiego w torbie, ale okej. No, bo normalnie pewnie będę chodzić do plecaka, chociaż nie, bo plecaku tak sobie sama nie wyciągnę. Więc to będzie bardziej w torebce. I ten kupiłam właśnie z myślą do vlogów, żeby gdzieś tam, wiecie, w terenie podłączyć do telefonu i po prostu nagrywać. Powiem wam szczerze, że mało spałam, dużo mam roboty, jeszcze jadę, ale dam radę. Jeszcze wrócę, będę montować film i muszę zmontować kolejny Down to the Road, bo chcę, wiadomo, jak był w poniedziałek, no to nie będzie w piątek, no bo było za często. To chciałabym, żeby wszedł na niedzielę, ale trzeba go wrzucić szybciej, bo niestety ostatnio TVN zawala z akceptacją. I dzisiaj, nie wiem, czy wam nawet mówiłam, że w biurze wraz z Adamem nagrywaliśmy kolejnego Down to the Road i jak ten kolejny piąty przejdzie, tam troszeczkę krytykujemy pewne zachowania w programie i w ogóle w pewnym momencie program i nie chcę, żeby to zabrzmiało źle. Mnie się ten program bardzo podoba i uważam, że jest bardzo wartościowy i bardzo cenny, ale mimo wszystko są rzeczy, które mi się nie spodobały po prostu, tak po ludzku, wiecie. I jestem ciekawa, czy ten odcinek dostanie akceptację. Oby tak, bo myślę, że warto też nie tylko, wiecie, komuś słodzić, ale też powiedzieć prawdę, co się myśli, więc... Dlatego zobaczymy, jak to się ułoży. Dobra, ja chowam martwego kota do torby, jakkolwiek by to brzmiało. Wiecie, deadcat. Nie każcie mi tego komentować. W ogóle gdzieś tu się guzik kręcił przed chwilą, ale chyba znikł. Bo on tutaj chodził, bo się oczywiście za mną stęsknił. A dla zainteresowanych jego na obiad czynką karnę i lecę dalej, więc tak średnio zdrowo, ale o śniadania nic nie miałam w ustach, więc wiecie, masakra. Dobra, dobra, uciekam i odezwę się do was pewnie z Gdyni. Jest około godziny 21, ja w tej chwili jestem na wzgórzu, jestem już po spotkaniu, dość krótkim, ale ważnym, więc tutaj punkt zaliczony. Miałam iść do Riviery, ale w sumie za 10 minut zanękają, bo w sumie jest za 10, więc to nie ma sensu. Myślę, że będę wracać do domu, tym bardziej, że czeka mnie montaż tego vloga, czeka mnie montaż Down to the Road, więc mam co robić, a jutro znowu jadę do Gdyni. I w sumie się zastanawiam, czy jutro też nie nagrywać vloga, bo to nie jest głupi pomysł w sumie, bo po prostu pójdę na te zakupy jutro, więc myślę, że to też będzie interesujące. I teraz nagrywam z deadcata, co widzicie pewnie właśnie na kamerze, będę musiała synchronizować. Tak to wygląda. i jestem ciekawa, jaki będzie dźwięk, bo ten puszek ma wygłuszać dźwięki wiatru i troszeczkę tła. Tutaj na dyktafonie widzę, że dźwięk jest dobry. Zobaczymy, bo są dość duże takie kreseczki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Widzicie, i taki podłączany mikrofon do telefonu bez kabla jest dla mnie super wygodny, bo teraz akurat mam właśnie pomoc przy nagrywaniu, jak pewnie się domyślicie, że to jest z ręki nagrane, ale jak postawię sobie nawet na ławce czy gdzieś, to wiecie, trzymam telefon i mogę nagrywać na mieście. O, teraz wiaterek nawet zawiał, więc zobaczymy, jak będzie wygłuszone. Dobra, ja uciekam na autobus, bo pewnie będę koło 10 w domu, więc jeszcze się na pewno do Was odezwę i pokażę Wam torby, bo wreszcie przyszły. Chociaż nie wiem, czy toreb Wam nie pokażę już jutro, bo mam tyle materiału. Zobaczę, jak to rozegram, albo podzielę, bo jeszcze Adam nagrał test prania torby, ale to może będzie wtedy w jutrzejszym. Dzisiaj Wam tylko torbę pokażę, a teścik zrobimy jutro. Zobaczymy jeszcze, jak to zmontuję. Jest około godziny 22:15, ja dosłownie kwadrans temu wróciłam do domu. Wróciłam po raz drugi i już na szczęście dzisiaj nigdzie się nie wybieram. Co prawda jutro muszę znowu jechać do Gdyni i spędzić troszeczkę czasu właśnie w Gdyni. I tak sobie pomyślałam, że może jutro też będę nagrywać vloga, jeżeli będę miała po prostu dobre flow, to dlaczego by nie. Ale mimo wszystko cieszę się, że już mogę odpocząć. Myślę, że teraz pójdę sobie pół godzinki pograć w The Last of Us Part 2 i później po prostu będę montować tego vloga, jeszcze sprawdzę, co się działo właśnie w sprawach filmowych, wiecie. To, że ja wam czegoś tam nie mówię, to nie znaczy, że to się nie dzieje. Ja cały czas gdzieś tam jestem pod telefonem, sprawdzam maile, odbieram jakieś telefony, dzwonię w sprawach firmowych, ale też nie chcę was z tym zanudzać, bo nie widzę sensu. Ogólnie to przyszły torby, ale myślałam, że właśnie dzisiaj nagram vloga, wiecie, jutro torby wejdą do sklepu, ale pokażę wam je jutro. Właśnie tak też pomyślałam, że jutro po prostu będę nagrywać vloga, a to dlatego, że kurczę, muszę czekać na informacje od producenta, bo nadal nie mamy dokładnego składu torów, a chcę, żebyście wiedzieli, z czego się składają, bo to nie jest typowa bawełna i bardzo mi na tym zależy, żebyście nie kupowali tak zwanego kotoworku. Dlatego na razie z właśnie wejściem tych storów wstrzymam się dzień lub dwa i mam nadzieję, że też wytrzymacie. Dlatego też wam teraz nie będę ich pokazywać, zrobię wam w kolejnym vlogu prezentację. Z mikrofonów jestem bardzo zadowolona. Odsłuchiwałam na komórce nagrany dźwięk w poprzednim klipie i wygląda to naprawdę dobrze. Nawet słuchajcie, nie słuchać samochodów, które za mną jechały, co było naprawdę fajne. Jeżeli taka opcja nagrywania dźwięku poza danym się sprawdzi, to myślę, że moje filmy i ogólnie vlogi wejdą na troszeczkę wyższy poziom, co mnie bardzo cieszy, bo już DJI otworzyło przede mną wiele fajnych kadrów, a teraz jeszcze jakbym poprawiła dźwięk, to by było naprawdę super. I dzisiaj te mikrofony bardzo mnie ucieszyły. Jest też kilka spraw, które się wydarzyły gdzieś tam w style i które nie były fajne, sprawy, które były fajne, bo miałam przyjemną rozmowę. Myślę, że już powoli wam mogę powiedzieć, że temat stażysty zostaje dopinany, stażystka została wybrana, właśnie jutro mam spotkanie, dlatego też muszę jechać i ogólnie, wiecie, jeszcze dodatkowo mam jeszcze drugie spotkanie w biurze. Dużo się dzieje i są to rzeczy czasami naprawdę bardzo pozytywne, a czasami są to rzeczy, które gdzieś tam mnie troszeczkę zasmucają, ale o tym wam nie będę mówić, bo chcę wam tutaj przekazywać same pozytywne informacje i wiecie, samą pozytywną energię, a tutaj to nie jest nic ważnego, więc może za jakiś czas wam powiem, o co chodziło, zobaczymy. Na razie skupmy się na tym, że miałam dobry dzień i że mam naprawdę fajny humor. Jest chwilę po godzinie 1:00, ja jestem zadowolona, bo udało mi się zmontować vloga. Brakuje mi tylko tego klipu z pożegnaniem, ale myślę, że dam zapis na noc i po prostu rano wam go rzucę, jeszcze przed moim wyjściem. Mam przed sobą około 5 godzin snu, bo w sumie wstaję 8, niby jest 1:00, ale zanim jeszcze to skończę, jeszcze chciałam kilka tam rzeczy ogarnąć, więc pewnie położę się w przeciągu tam tych 40 minut, zanim zasnę to będzie godzina, więc będę spała akurat 5 godzin, super. Ale mimo wszystko jestem mega zadowolona z dzisiejszego dnia. Miałam naprawdę fajny, pozytywny dzień. I chociaż momentami był ciężki, choć momentami był chaotyczny, to miałam takie, wiecie co, dzisiaj poczucie, że pomimo tego, że niektóre plany się przedłużyły, niektóre nie wypaliły, że wszystko jest dzisiaj, wiecie co, tak na spokojnie. Że pomimo tego, że dużo się działo, nie było tego dzikiego owczego pędu i że to wszystko było tak, jak być powinno. A wiecie co? Rzadko mam takie odczucia, więc bardzo mnie to cieszy. Jutro mam nadzieję, że też ten dzień będzie pozytywny I mam nadzieję, że cieszycie się, że będą, wiecie, vlogi ładnie pod rząd. W czwartek też mam dużo ambitnych planów, ale są to plany bardzo prywatne, więc nie będę nagrywać. W piątek miałam dla Wam nagrywać właśnie taki vlog z nadmorza, ale okazało się, że też plany się pozmieniały i mam nagrywki zaplanowane. To właśnie też fajnego filmu, więc nie będzie vloga. Myślę, że kolejnego vloga właśnie nagram jutro i potem w niedzielę, bo mam już plany właśnie takie wyjazdowe, żeby troszeczkę odpocząć nad morzem. Więc widzicie, w zeszłym tygodniu był tylko w sumie jeden vlog, więc postarałam się, żeby w tym było po prostu więcej. W końcu summer vlogs to summer vlogs. Trzeba pokazać Wam, jak wygląda moje lato. I wiecie co? Nawet w tym roku już nie mam kiedy pojechać na urlop, to zaczynając od tego, ale po drugie, wiecie co? Nawet nie mam ochoty pojechać na urlop. Tyle się tu fajnych rzeczy dzieje i być może fajnie by było wyskoczyć gdzieś na weekend, wiecie, odpocząć, ale nie czuję takiej potrzeby. Wiecie co? Nie jestem przepracowana. Dobra, jestem zmęczona i zaczyna mi się włączać, wiecie, słowo tak pod tytułem wiecie co, więc będę się teraz powtarzać, więc myślę, że nie ma sensu tego ciągnąć. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie tak fajnie w tym lecie. Naprawdę, że to lato się ułoży i że to będzie naprawdę dobry czas. I miałam Wam kleić do tego vloga klipy, właśnie które nagrywał Adam w zeszłym tygodniu z testem prania torby i brudzenia torby i tak dalej. Ale stwierdziłam, że wstawię go po prostu już w przyszłym vlogu, bo w momencie, kiedy one będą po prostu wchodzić do sklepu, wtedy też opublikuję tego vloga, bo ten wchodzi w środę, więc kolejny wyjdzie w piątek. Ostaram się, żeby co dwa dni były filmy. Nie zawsze mi to wychodzi, wiadomo, wiecie, życie, ale ostatnio staram się tak robić. I wtedy, jeżeli on będzie w piątek, to myślę, że już będziemy mieli te informacje o tych materiałach, więc będę mogła to dorzucić do filmu, więc to będzie troszeczkę taki, wiecie, debiut, gdzie Adam sam nagrywał, więc też w kolejnym vlogu bądźcie dla niego rozumieli. I też boję się, że ten vlog był za długi, ja bym teraz dokoptowała te pliki, a może jutro troszeczkę mniej będzie się działo. Dobra, mam wrażenie, że gadam chaotycznie, więc uciekam. Zachęcam Was do wspierania mojego kanału, linki macie w opisie tutaj na dole. Możecie wspierać mnie bezpośrednio na YouTubie, tutaj są bardzo malutkie progi. I możecie mnie wspierać na Patronite, gdzie progi są większe, gdzie są nagrody. I mam nadzieję, że dzięki Waszemu wsparciu ten kanał będzie się rozwijał. I dziękuję też wszystkim, którzy mnie w tej chwili wspierają. Naprawdę jest Was tylu, że jestem ogromnie wdzięczna i naprawdę bardzo Was podziwiam, że chcecie właśnie inwestować w mój rozwój. Wielkie, wielkie dzięki. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania, do subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!